Cześć, witam Was na moim kanale. Rozpoczyna się nowy tydzień i plarium nas od początku tygodnia zaskakuje wieloma eventami. Już dzisiaj dwa wystartowały, o czym sobie porozmawiamy, ale także jutro będzie coś specjalnego, ale o tym później. Najpierw zacznijmy od tego, co się zaczęło. Tym razem nie ma CVC. Tak nie pojawiła się tutaj ikonka, więc będzie można nieco odpoczywać, dokończyć tą fragmentu fuzję, którą mamy na spokojnie. Tylko pamiętajcie, że jeżeli poczekacie tydzień czasu z odbieraniem, no to możecie tutaj 30 tysięcy punktów zgarnąć w trakcie następnego CVC a powinny być tam personalne nagrody, albo możecie poczekać na przykład na następną fuzję, i tam w trakcie Champion Chase zgarnąć punkty za, za odebranie tej legendy. Jeżeli nie musicie, to warto, nie musicie odbierać od razu, nie potrzebujecie natychmiast tego czempiona, to możecie poczekać. Więc fuzja się kończy, zostało nam niewiele eventów, no ale przy okazji dzisiaj rozpoczął się e, samon pool, także spójrzmy sobie, jak to tu wygląda ile? 30, 30 tych kryształów potrzebujemy żeby otworzyć jednego szarda 6% na legendę w sumie to już chyba trzeci czy czwarty raz kiedy mamy takie tutaj proporcje tego wszystkiego tak, czyżby znaleźli ten idealny punkt którego się chcą trzymać jeżeli tak, to całkiem nieźle, bo 30 to jest raczej po tej niższej stronie tego co, co sobie życzyli, bo chyba 80 było najwięcej o ile dobrze pamiętam, 6% na legendę, nie ma rarek, więc to też dobre, jest dobre. To, co zaskakuje tym razem, to to, że mamy tylko cztery legendy. E, oczywiście tutaj zrobili to, żeby e, ludzie powalczyli o Falmonda Monsorda. On był też w 10x przez ten weekend. No, ale chyba zauważyli, że akurat z tych wszystkich Faction Unity Championów, to on wy wywołuje największe emocje. No jeszcze nie widziałem, muszę sobie sprawdzić w końcu jego testy Ale z tego co słyszałem jest naprawdę bardzo dobry na, na arenie Porównują go ludzie do Ultimate Death Knight'a Tylko z wielkimi obrażeniami Także tak ciężko go zabić A obrażenia są naprawdę duże No więc on tutaj jest główną gwiazdą Poza tym mamy Archbishop'a Pinthroy'a To też jest bardzo dobry support Mamy Cupidusa, bardzo fajny też nukerem Zwłaszcza jeżeli ma się Venus no i na koniec Marter, jeden z niewielu czempionów z Allay Tak z kontratakiem na AoE. Także tylko 4 legendy, więc jeżeli legenda wpadnie, to jest 25% szans na to, że to będzie jakaś konkretna z tych, tak, jeżeli na jakąś yy, polujecie. Gdybym otwierał, coś otworzę, to na pewno yy, no, chciałbym Falmonta najbardziej z tego. On by mi się najbardziej przydał. Zresztą normalnie w szardego nie można trafić, całą resztę można. Drugi byłby cupidus, mam winus na tym koncie, jego mi brakuje, więc mógłbym tą parę sobie zrobić. Potem pinsroy, jego nie mam, aczkolwiek to jest dobry champion, ale mam, mam już lepszych supportów, więc pewnie raczej nie byłby jakoś szczególnie mocno używany. Martyr mnie interesuje najmniej, mam ją, mam zrobioną, ciągle ją używam. Kiedyś była na Clan teraz to jest głównie e, To jest głównie gdzieś Doom Tower I tam na kilku bossach ją wykorzystuje Z epików Mordeka jest chyba najciekawszy e, Jeszcze jest oczywiście Deacon Armstrong, ta dwójka jest tutaj Najciekawsza, na pewno phoenix jest bardzo fajny e, Anchorite też jest dobrym epikiem I sanguinia sanguinia też z champion, którego lubię. No poza tym, ok, jak ktoś jest na wcześniejszym etapie gry, nieco no to Juliana na pewno może być bardzo przydatna na, na klan Bosie. Póki co, mamy tutaj te kryształy do zdobycia w Sun Devil Turn Tak 30 no, na pewno jak widzicie, już zacząłem to robić. Zresztą to jest taki boss, którego chyba najwięcej robię obecnie, między, między fuzjami albo masterki jeszcze w farmie. Także na pewno zgarnę te 30 tutaj e, tych kryształów, i będę mógł sobie jednego e, szarda otworzyć. Problem z tym wetem jest taki, że no, nie ma tam mercy, więc można otwierać bez końca i nigdy takiej legendy nie trafić. No zobaczymy. No na pewno e, tutaj ten Soulstone jest też, jest też ciekawy. Zwłaszcza teraz, ponieważ mamy kolejny event, który wyskoczył Hero's Path. Gdzie jest do zgarnięcia pięciogwiazdkowa dusza dla Eos street naszej obecnej fuzji? Tym razem nie robili Titan Eventu, jak to ostatnio mieli w poprzednich kilku fuzjach. Było w ich zwyczaju, że między fuzjami była taka druga fuzja yy, zwana Titan Eventem, gdzie nie, właśnie też mogliśmy zdobywać duszę dla yy, fuzji, która dopiero co się ukończyła. Tym razem poszli w, w Heroes Path. Jest to Koszty są dużo niższe niż przy takim Titans Event, ale jest to bardziej intensywne. No bo tam było ile? Dwa tygodnie czasu zazwyczaj, tutaj mamy 4 dni. Tym razem tutaj punkty nabijamy otwierając Soul Stone i to jest to, co nam daje najwięcej punktów. Pomijając, e, pomijając Mortal Soul Stone, zesłaniam ale to zdanie jest tylko stówka, więc ich można otwierać sobie wielkie setki. Ale jak ktoś ma Eternal i Immortal Soulstone zdecydowanie więcej punktów można nabić. No i upgrade'owanie czempionów, jeżeli możecie, bo dopiero przecież co skończył się Champion Training Event długi, więc z czempionami do levelowania może być mniej. A jak to na to pierwszy raz spojrzałem, tak wydawało mi się, że coś krótkie, takie skondensowane jest napakowane. No i droga do tej duszy jest dosyć prosta. Nie trzeba żadnych dodatkowych, tutaj po żadne klucze nie trzeba iść. Idziemy tutaj prosto w dół do Duszy, która kosztuje 50 tysięcy. Wygląda na to, że po 10 tysięcy za jedną gwiazdkę. I tak patrząc na to, tu będzie około 83-4 tysięcy, coś takiego. No, trochę dużo, ale jeżeli ktoś tego czempiona zdob zdobędzie i wie, że będzie go naprawdę używać, no, to jest to coś naprawdę bardzo korzystnego. Pięciogwiazdkowa gwiazdka, yy, dusza daje już naprawdę dużo. Zerknijmy sobie na bonusy dla takiej legendy. No, mamy przecież. No, wybierzmy taką, gdzie mam te bonusy odblokowane. No, tutaj, dobra, przejdźmy tutaj. I teraz także dostajemy yy, HP. No, a tak tutaj nie będzie miał znaczenia, ale już defense na pewno. Creed Damage to nie jest Nuker, więc też nie, ale Accuracy to już na pewno, bo tamten champion O Street potrzebuje Accuracy, wrzuca debuffy, więc potrzeba jest dużo Accuracy, więc to 75 jest bardzo przydatne. No dodatkowo, oczywiście, jakiś mamy efekt, co u niej by można wybrać, to na pewno. Tutaj jesteśmy Intimidating Presence, jeżeli nie macie, chcecie jej na arenie używać, no to zwiększenie wartości Aury na pewno byłoby. Fajne pod PvE, no to oczywiście Brimstone byłby bardzo fajny Life Harvest, tak, Life Harvest na arenie na przykład Jeżeli nie potrzebujecie Intimidating Presence to Life Harvest na arenie też Byłoby naprawdę Naprawdę Ciekawe, no więc Jeżeli macie zasoby i ochotę No to jest okazja, ja sobie odpuszczam Fuzję jak najbardziej, znaczy w sumie już zrobiłem tą fuzję bo mam Nie tutaj bo mam już 100 fragmentów y, z, tutaj zgarniętych także jak będzie CVC za tydzień to sobie ją odbiorę ale szczerze powiedziawszy w tym momencie nie widzę gdzie miałbym tą panią wpasować do moich teamów, więc też mam małą zachętę do tego, żeby o tą duszę y, o tą duszę walczyć no ok, to jest to co się dzieje dzisiaj y, i w najbliższych dniach ty, to będzie nie mamy CVC jak mówiłem, ale mimo to nie pozostawiają nas tutaj bez eventu związanego z otwieraniem szardów, ponieważ tutaj ostatnio było dużo plotek o tym, że będzie gwarantowany champion. Nie wiem skąd te były te plotki, nie, ale póki co się nie sprawdzają, bo nie, nie będzie jutro gwarantowanego championa, będzie coś innego. Będziemy mieć extra legendary event. Tym razem będą to ancient szardy. Niedawno były podwójne szanse, tak, w zeszłym tygodniu, więc nie, ma, nie mam ich zbyt dużo 24. No, mam trochę gemów, więc mógłbym sobie dokupić. I na czym to polega? Otóż otwieracie ja, aż traficie legendę. Jeżeli wpadnie wam legenda, no to wtedy e, drugą dostajecie gratis. Problem jest taki, że szanse pozostają bez zmian więc będzie to 0,5% tylko na to, że wpadnie legenda więc, wiecie, można bardzo, bardzo dużo tych szałdów otworzyć zanim ta legenda wpadnie. No ale jak już ma wpaść, no to będą to dwie. Wiecie, to jest ryzyko. Może być tak, że pierwszym shardem już yy, traficie legenda. może być tak, że tworzycie 300 i no nie, 300 nie bo jest mercy, ale traficie otworzycie 200 i yy, tej legendy nie będzie. A jak kurczę kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jestem w tym momencie w mercy, ponieważ kiedy były wtedy podwójne szanse, to akurat yy, RSL Helper nie działał, więc nie miałem zarejestrowanego. W sumie mogę od odtworzyć sobie film i policzyć yy, i się dowiem wtedy. No ale raczej zbyt głęboko w Mercy nie jestem. Tak mi się coś wydaje. No więc Extra Legendary Event jutro. Zwłaszcza dla kogoś, kto jest bardzo blisko Mercy jest to fantastyczna okazja, żeby zgarnąć dwie legendy. Dobra, myślę, że to tyle z mojej strony. Yy, także życzę Wam udanego tygodnia. Mówi do Was Samael. Cześć.